długo, czy ja wiem dlaczego. Te dwa algorytmy tego, by rozstrzygnąć tę kwestię demokratycznie. Witam na cyklu szkoleń Demokracja Oddolna, jak to robić. Ja tutaj reprezentuję współorganizatorów, czyli Fundację Kosmos i w zasadzie Centrum Integracji Łącznik. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyli do nas i zapraszam naszych gości. Dobrze, bardzo dziękuję. Myślę, że możemy sobie pozwolić na to, żeby mówić bez mikrofonu. Szczerze mówiąc, myślę, że tak jest zawsze przyjemniej i milej. Bardzo nam miło, że Państwo nas zaszczycili swoją obecnością. Bardzo nam miło, że Państwo zamierzają z nami spędzić, mam nadzieję, co najmniej najbliższe 4 godziny i aktywnie nie tylko słuchać tego, co mamy do powiedzenia, ale przede wszystkim samemu brać udział w właśnie w tej części szkoleniowej, warsztatowej, interaktywnej, w tej, której będziemy Państwa zachęcali do tego, żeby mówić. Ja się nazywam Piotr Trudnowski. Mam zaszczyt być koordynatorem projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej. Przez ostatnie kilka lat byłem, przez właściwie prawie 10 ostatnich lat pracowałem w Klubie Jagiellońskim. Przez kilka ostatnich lat byłem jego prezesem. Od marca zajmuję się koordynacją właśnie projektu Instytut Demokracji Bezpośredniej, w ramach którego odbywa się nasze dzisiejsze spotkanie dzięki pomocy tutejszych partnerów. W ramach dzisiejszego spotkania chcielibyśmy przeprowadzić 3 warsztaty. Natomiast zanim przejdziemy do ich zasadniczej treści, to tak bardzo krótko chciałem powiedzieć, czym się Instytut zajmuje i dlaczego, co z tym mają wspólnego te dzisiejsze warsztaty. Instytut Demokracji Bezpośredniej to zadanie publiczne, być może Państwo o tym słyszeli, być może nawet nie do końca w sprzyjających kontekstach medialnych, dofinansowane ze środków publicznych, z dotacji przyznanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest promocja właśnie demokracji bezpośredniej jako takiej. Natomiast kiedy pewnie słyszycie Państwo o demokracji bezpośredniej, to zwykle myślimy o takiej bardzo dużej perspektywie, o referendach ogólnokrajowych, o takich państwach jak Szwajcaria, o tym, że na co dzień w mediach pewnie takiej demokracji bezpośredniej, jeżeli w ogóle można usłyszeć, to właśnie o takiej. Tymczasem my w ramach tego zadania, tego projektu uznaliśmy, że żeby zrealizować te ambitne cele, te ambitne zasady konstytucyjne, które ten projekt ma promować i urzeczywistniać, czyli to, że władza zwierzchnia Rzeczypospolitej należy do narodu, to, że możemy organizować referenda ogólnokrajowe, to, że naród może sprawować tam swoją władzę zgodnie z artykułem 4, nie tylko przez polityków, nie tylko przez swoich przedstawicieli, nie tylko przez Sejm, Senat, prezydenta czy radnych, ale właśnie bezpośrednio, że to wszystko jest, powiedzmy, jakiś wspaniały punkt dojścia, to jest jakaś piękna, ambitna opowieść o bardziej obywatelskim państwie, natomiast to jest utopia tak długo, jak nie nauczymy się stosować demokracji, myślenia demokratycznego na poziomie naszych najmniejszych wspólnot, organizacji, w których działamy, gmin, miast, osiedli, dzielnic, w których mieszkamy. Dlatego ten nasz dzień warsztatowy jest dzisiaj wymyślony właśnie w takiej formule, że na początku, w ramach tego pierwszego warsztatu, chcielibyśmy powiedzieć trochę o tym, dlaczego warto te demokratyczne metody podejmowania decyzji wprowadzać już w tych organizacjach, w których Państwo dzisiaj działają, które funkcjonują we wspólnotach różnego rodzaju, jakie są do tego narzędzia i jakie są z tego przede wszystkim korzyści. Zachęcić Państwa oczywiście do przedstawienia swoich pomysłów. Wiemy, co się dzieje w naszej organizacji, bo właśnie mamy heroiczny zarząd, heroicznego prezesa, który bardzo wiele robi. Dowiadujemy się raz na rok na walnym zebraniu sprawozdawczym, że dużo zostało zrobione, albo sami jesteśmy tymi, którzy opowiadają i wszyscy mówią, wow, jak my dużo robimy, a właściwie to wy dużo robicie, bo my to prawie w tym nie uczestniczymy, a wy naprawdę wypływacie sobie flaki, żeby ta organizacja żyła, funkcjonowała, odnosiła takie czy inne sukcesy, ale dowiadujemy się o tym raz w roku. No i właśnie, trudno jest to w jakiś sposób zagospodarować. Tymczasem takie regularne konsultacje, regularne pytania o zdanie, regularne odwoływanie się do walnego zgromadzenia czy wszystkich członków naszej takiej czy innej wspólnoty, organizacji, to jest szansa na to, że niemalże w czasie rzeczywistym, nawet jeżeli to będzie proste pytanie o to, czy zgadzacie się z takim pomysłem i czy popieracie, żebyśmy zrobili to, co zaplanowaliśmy na kolejny weekend. Nigdy wcześniej z wami tego nie konsultowaliśmy, bo wybraliście nas na zarząd, myśleliśmy,
sami mamy o tym podejmować decyzje. To jest coś, co zwiększa wiedzę wszystkich członków o tym, co się dzieje i buduje zaufanie do zarządu, że on nas nie tylko działa, ale też informuje i tworzy przestrzeń do tego, żebyśmy na bieżąco się do różnych kwestii odnosili. No i tym samym za tym idzie, wyniknie z tego zawsze jakieś wsparcie do zarządu, dla zarządu. Nie zawsze to będzie takie, jakbyśmy sobie wymarzyli, bo nie zawsze będzie tak, że ktoś przyjdzie i dokładnie zaspokoi nam tę potrzebę, która za nami stoi, ale może się okazać, że mamy naprawdę poukrywane talenty, poukrywane kompetencje w naszej organizacji, które są w stanie rozstrzygnąć cały szereg problemów. No i efektem tego wszystkiego założenia, że istnieje mądrość tłumu i te wszystkie rzeczy, które są na tym wykresiku, się ze sobą spotkają, jest to, że ostatecznie podejmujemy lepsze decyzje i co więcej, rzadziej podejmujemy złe decyzje, bo jeżeli mamy naprawdę zły pomysł, to prawdopodobnie ktoś nam o tym powie i przynajmniej dwa razy to przemyślimy. To jest moim zdaniem z mojego osobistego doświadczenia, ale też bardzo wielu takich historii, które słyszałem, chyba to wsparcie dla każdego zarządu organizacji, którego taka organizacja potrzebuje najbardziej. Tak? Mieć z kim zderzyć myśli, mieć od kogo usłyszeć, że może coś nie jest dobrym pomysłem, że może powinniśmy pójść w innym kierunku, że może powinniśmy to lepiej przygotować albo poważniej przemyśleć. Unikanie błędów to jest równie trudna i ważna sztuka, jak podejmowanie najlepszych możliwych i znakomitych decyzji prowadzących do sukcesu. To, co dotychczas mówiłem, to była ta perspektywa dotycząca stricte pytania o zdania członków naszej organizacji, tak? Tego umownego walnego zgromadzenia, biorąc poprawkę na to, że w różnych formach aktywności obywatelskiej Państwo być może mają swoje doświadczenia. Ale jest jeszcze druga metoda, do której chcielibyśmy Państwa namawiać, zachęcać, inspirować. To jest pytanie społeczności wokół naszej organizacji o zdanie. To nie jest tak przecież w żadnej organizacji. Na pewno nie jest tak, że tylko zarząd powinien podejmować decyzje. Na pewno nie jest tak, że tylko członkowie organizacji muszą podejmować decyzje. Jest cały szereg decyzji, o których warto zapytać naszych sympatyków. Ludzi, którzy nas obserwują na Facebooku, ludzi, którzy nam kiedyś zostawili maila, ludzi, którzy w jakiś sposób są w tej naszej sieci odbiorców. I to jest korzystanie z tej mądrości tłumu, można powiedzieć, w jeszcze bardziej radykalnej i potencjalnie jeszcze bardziej skutecznej wersji. Przede wszystkim, jeżeli Państwo działają społecznie, to działacie Państwo dla społeczności. Działacie Państwo dlatego, że macie wiarę w to, że swoim zaangażowaniem, swoją wiedzą, swoim doświadczeniem możecie zrobić dla innych coś dobrego.